Czekaj, ja też mam broń. Co? To są dinozaury. Nie no, uszczypnijcie mnie, chyba śnie. O kurde! Ty, ale ty powinieneś tutaj strzelać z broni palnej. Na pewno. Spokojnie, spokojnie. Co spokojnie? Mam tu... Ja chyba... O kurde, ty, ja nie widziałem. Strzelać. Mhm. Tak, powinno się strzelać ogólnie. Nie można tutaj robić głośniejszych strzałów, bo gdy nie zabijesz ich za pierwszym razem, to będziesz miał problem. Według mnie to było bardzo głośne. Nieprawda. Za głośne. No, nie no. Ja dzisiaj jestem wegetarianką. Ja dzisiaj on ma tłumik, to wcale nie było aż tak głośno, ale jednak było słychać, tak? Poczekaj, jeżeli tu są drapieżne dinozaury, to mamy przerąbane, tak? Więc w sumie, a skąd ty masz ten tłumik? Aha, też, no faktycznie ty byłeś policjantem, dobra, nieważne, no tak, jestem policjantem, byłem policjantem, albo jestem policjantem, nieważne, pamiętajcie tylko, że nie strzelamy z normalnej broni, tylko z tłumikiem. Jak nie macie tłumika, to nie strzelaj. No, chyba, że w ostateczności, rozumiesz? Tak, czy nie? No w ostateczności, no to wiesz. No tak, jakby nas jakiś T-Rex zgonił czy coś, no to... No wiadomo. T-Rex, gościu, ty... Nie wiem, nie znam się na dinozaurach, to jest jedyny dinozaur, jakiego kojarzę. Tutaj gdzieś powinny być szczątki tego naszego samolotu. O, właśnie. O. Się nie poślizgnij. O, tam są te. Uwaga na te liście tutaj. Hop. O nie, no to super. Tutaj. Halo, tu, proszę pana. Tu jesteśmy. Czekaj, co ty masz w ręce teraz? Miałem magazynek. Nie, to nie trzymaj tego w ręce, bo to wygląda jakby to lewitowało. Ajo. Czekaj, bo nie mogę... Trochę mało tego statku. No, to był samolot. Samolot, poza tym my wylądowaliśmy w oceanie i nas wywaliło tutaj na brzeg. Tutaj jest pełno różnych... O, tam jeszcze są jakieś szczątki, to się chyba tam jakąś mieliznę zatrzymowało czy coś. No to nie, to generalnie tutaj nie ma co szukać, bo tu już wszystko pozbieraliśmy raczej z werką. No to może pójdźmy w drugą stronę, skoro poszliśmy tam. No tak, bo tam w sumie znaleźliśmy Ibrahima, no to... Tutaj, tylko, w drugą stronę! Tylko, że tutaj już... Ale, no tak, tylko, że tutaj już też mniej więcej no, popatrzyłem co i jak, bo tutaj gdzieś tę apteczkę wtedy znalazłem, co prawda jest przesiąknięta. No tutaj był twój telefon, ale chyba widocznie się wytelefonowił całkowicie. Możliwe, że fale go porwały, wiesz? Chodzi o to, że po prostu... Chodzi o to, co się nogi nocą. O, dobra, idziemy. Byłem cały mokry i telefon po prostu też był mokry, więc się już nie nadawał do użytku. No ja swój zgubiłam. Się nadajesz? Ja, na co się nadaje? Na nic. Ty! Coś tu jest. No, wow. Czy wy ślepi jesteście? Wow. No nie no, nie widziałem. Kurde, halo, to musi być część naszego samolotu przecież. Patrz, co wygląda jak bardzo... Jak przód! No tak, to jest kokpit przecież. I Karo se tu stoi. No. Karo, ty masz leżeć. Ja leżę przecież. Nie no, numpad 9 u ciebie. No ale... No nie no, tak, to jest przecież ten kokpit cały. O! No możliwe, ale... Tu ktoś jest, tu ktoś jest. Co? Halo? Czekaj, gdzie jest? Kolejny jakiś bezdomny człowiek. Halo, dzień dobry, halo. Poczekaj. Czekaj, to jest jakaś dziewczyna. Czy ona żyje w ogóle? Żyje. A odejdźcie, tu trzeba oddychać, sunąć się. Halo, słyszy mnie pani? Halo, słyszy nas pani? Halo, przepraszam. A może mięsem ją? Odejdź tym mięsem, daj jej oddychać, to trzeba ten... Halo, przepraszam. Policjantem przecież. Delikatnie potrząsam. Halo, przepraszam. Dzięki. Czekaj, ale ona się rusza, ona żyje. Może ma jakiś wstrząs mózgu czy coś. A może zabiorę ją do domu i tam ją opatrzę. Poczekaj. Czekaj, weź ten fotel tutaj. Oddycha, no czyli, że no, to wiesz, no... Apteczka jest. O, jest apteczka. Może bardziej przydatna niż ta wasza przemoczona. Ta nie jest przemoczona. To kto ją weźmie? Czemu? No to ja mogę ją wziąć do domku, bo to mój. Chodzi o apteczkę. Aha, no to chyba jak ją biorę, to apteczkę też biorę, nie wy. Tak, a to nie chcesz jakiejś pomocy? Przecież... A po co mi? Ja się znam, ja byłem policjantem, spokojnie. No to proszę, weź ją. No, zawsze my możemy ci pomóc ją zanieść do twojego domu. Nie, spokojnie, wypuszczajcie. No to co my mamy wtedy robić? Kurna, no mamo! Ja nie wiem, to Nie umierzaj tego nigdzie, błagam cię. My ci możemy pomóc ją zanieść do siebie. Spokojnie, wy poszukajcie, czy nie ma jakichś innych ocalałych, co? No, bo może być tu jeszcze trochę tej plaży jest. No, no właśnie. To a ty dasz radę ją unieść? Jeszcze do domku zaprowadzić po tej drabinie? Raczej tak, spokojnie. Ja byłem na testach, byłem najsilniejszy z policjantów, spokojnie. A zdałeś test na COVID-a? No, na co? On nie wie, o czym mówimy. On nie... Dobra. Ile ty tu już jesteś? Stracił rachubę prawdopodobnie, ty nie słyszałaś, nie to on tu jest ponad rok. No shit. Wiesz, matematyka wyższa. Dobra, spokojnie, no właśnie, ja dobra, chodź. Zabiorę. No to my idziemy. Dobra, dobra. Chodź. Pa, pa. Dobra. No to siemanko. Ty, ale my w sumie, a nie powinniśmy sprawdzić tego kokpitu całego? To może później, to zostawmy jak na razie, bo to... No ale wiesz, może tam być coś przydatnego, no. Dobra, to później może, jak będziemy po prostu wracać, bo no to... Nie no, chodź, dawaj teraz. No dawaj teraz. To on już z nią poszedł? O kurde. Ty szybki jest. Ty, co to są za jakieś... Co to jest? Ja nie wiem, co to jest. Wygląda jakoś... Wygląda trochę jak z kosmosu, ale nie wiem, co to jest. Nie wiem, nie znam się na tym totalnie. Ja też nie wiem. A jakieś, tutaj coś, jakieś, mamy jakieś komputerki, coś... Broń! Co tu robi broń? W kokpicie? Na przodzie? No ja nie wiem. Czekaj, weź tę broń. Czemu te... ja? Chyba, że się nie chcesz bronić, dobra, to sobie wezmę. Dobra, dobra, to będę krzyczeć. Wiesz, tylko wiesz jak się celuje? Dzbanek. Wiesz jak się celuje? Bo ja nie wiem. W sensie, no wiem jak się celuje, ale... Ja nie chcę próbować jak na razie, no że ten... Ale magazynki pasują, tak? To jest do tej broni. Tak? No, tak. To weź wyceluj, sprawdzimy czy działa. Albo nie! Przecież to jest broń palna i nie ma tłumika. O to jakbyśmy strzelili, dobra, nieważne. Jeszcze mi kurna prosto pod celownik wlatujesz. No bo chciałem cię zatrzymać. To bym ci mogła kulkę między oczami tutaj, pum! No to bym miał trzecie oko, no kurde. Dobra, więc jeżeli znajdziemy jakiegoś dzika czy coś, to ty nie strzelaj, ja postaram się albo tym nożem, albo pistoletem na flery, bo przecież on też jest bezdźwięczny. Do niego nie podchodźmy, proste, tak? I no, tyle. Ale jak nie będzie nas atakował, tak? To po co w ogóle mamy mu krzywdę robić? Ale drapieżniki przecież atakują, no o co ci chodzi? No, ale jakoś nie zaatakowali. No nie, ale, tylko wiesz. No, Aleksandra. No. To nie ja. Nie ma tu jeszcze jakichś przedmiotów w ogóle na tym brzegu, bo w sumie tego nie sprawdzamy. A to by się mogło jeszcze przydać. W ogóle jest? Co? Nie. Co? O, kurde. Teraz cała zbroja nam przysiągnie. Ale widzisz, że to jest takie długie, podłużne coś, one tak jakoś tak... Ty, a to nie są węgorze przypadkiem? Skąd mam wiedzieć? To nie wygląda zbyt sympatycznie. No to są chyba węgorze wodne, dobra, wygląda, to do tego się nie zbliża. Nie zbliżaj się do tego lepiej. Nie wiem, czy węgorze właśnie... Ale to nie wiem, czy to nie są właśnie te takie stworzenia, które tak strasznie... wiesz, że to są te takie elektryczne coś, to się... Ja nie wiem w sumie, jak działają węgorze. Nie wiem, no to ty byłeś z biologii najlepszy, nie ja. Ale no nie z biologii morskiej, o ile coś takiego w ogóle istnieje. No patrz tutaj ile jest, 1, 2, 3, 4, 5. Wow, umiesz liczyć. Dużo. Dobra, to jak tutaj nic nie ma, to do tej wody się nie zbliżaj, żeby te węgorze, czy co to tam są, patrz, może ile to, tego się ale to może... zgromadziło. A to równie dobrze mogą być w sumie jakieś sumy, czy coś. Wątpię, że sumy tak, patrz, staliśmy tutaj chwilkę, dosłownie chwilkę i patrz jak to nagle się zgromadziło. No ale wiesz, no jak jest ich duża suma, to mogą być sumy, wiesz. Ty, tam są owce! Ale no, po co nam owce? No dla jedzenia, no. Musimy przecież też się nauczyć jakoś polować. Ja mówię, że ja dzisiaj nie jem, nie jem ryb. Ryb mogę jeszcze jeść. A ryby to nie mięso? Nie wiem w sumie. No właśnie masz... Ale posłuchaj, musimy się jakoś nauczyć polować, tak? Wkrótce nam zabraknie jedzenia, a to nie są drapieżniki, więc to dobra okazja. O Boże, ja na to nie patrzę. Kurde, ale ja nie umiem zabijać. No właśnie, ja no to nie będę, ja dobra, zostawimy to Ibrahimowi może, co? Może z nim kiedyś pójdziemy na te polowanie. Co to było? Słyszałaś to? Znowu to co ostatnio. Ale... Słyszałam. Znowu ten ryk co ostatnio. Na pewno ten sam? No tak, to na pewno ten sam, no taki... Coś ale krzyczący, ale jednak głośny, nie wiem. Znowu to samo. To na pewno jest dobry pomysł, żeby tam... Czekaj, to ja może... No sprawdźmy jeszcze tutaj ten kawałek, może coś tu jeszcze wywiało z tego samolotu. No tu jest jakaś rzeczka się zaczyna, znaczy rzeka bardziej. Jeszcze w tym deszczu tak mało widać. Są jakieś góry, doliny. Ciężko tutaj chodzić przy brzegu, jak w deszczu nic nie widać, ale do brzegu nie pójdziemy, bo się ześlizgniemy. Jest dużo tych... Co? Się nie przejdzie przez wodę. Może przez wodę się nie przejdzie. Nie, no przecież tam jest pełno kamieni, znając życie. No znowu! Co? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy dalej eksplorowali. No co ty nie powiesz? Może jednak faktycznie powinniśmy wracać. Ale że też Ibrahim nas tak po prostu zostawił, kiedy my tu musimy sobie... No ty chciałeś pójść, no tak... No co ja chciałem, no. Tylko tu uważaj na tych skałach, żebyśmy się nie... Nie pośliźnij się, no właśnie, o to chodzi. Dobra, czekaj, ja nie trzymam tego noża. Tu będzie bezpiecznie, tutaj musisz uważać. O, jesteś? Dobrze. Tutaj zejdziemy, będzie wszystko, dobrze. Dobra, tu ci się też nic nie stanie. A, ty sobie już schodzisz, dobra. Ja sobie schodzę sama. Ty, to jest coraz głośniej, my się do tego zbliżamy. Może zawróćmy, to nie jest taki zły pomysł. A to w którą stronę się zawraca? To gdzieś tam, to ten obóz jest... Tam gdzieś, no ale gdzie z powrotem tam? Ale lepiej wrócić tą drogą, którą się przyszło. No nie no, ale... Tak. Posłuchaj, no nie będziemy przecież z powrotem całą tę drogę szli, przecież to gdzieś w tamtą stronę się idzie. No, ale też jest, znaczy właśnie takie są rzeczy, że jak się pójdzie inną drogą niż się przyszło, to może się zgubić. No. Nie no, tylko tak. Dobra, niech ci już będzie, to choć jakoś tą górą tutaj pójdziemy. Ty to słyszałaś, nie? Trzymaj się blisko. Trzymaj się blisko, idziemy do góry. Idziemy do góry. Vera. Spieprzamy stąd. Chodź tu. Chodź tu. Dobra, co robimy? Spieprzamy stąd. Nie zauważy nas jeszcze, ale może nas wyczuć, ale w deszczu możemy mieć ciężko. Dobra. To już nie idziemy, na pewno w tamtą stronę nie wracamy się. On ryczy. Trzeba z nim wyczuć. Szybko spadamy stąd.